Dzień dobry Państwu. Dobiega końca XVIII wiek. Włoski lekarz Luigi Galvani bada żabę i zauważa, że w momencie, gdy dotyka martwego już płaza, drucikiem połączony z maszyną elektrostatyczną przeskakuje iskra, a jego ciało się porusza. Dochodzi więc do wniosku, że organizmy żywe reagują na elektryczność. Podczas dalszych badań zauważa, że ciało żaby położone na metalowej blaszce w chwili dotknięcia metalowym drucikiem także się porusza, nawet gdy nie ma maszyny elektrostatycznej. Jednak tym razem nie występuje iskra. Dochodzi do wniosku, że żaba wytwarza elektryczność, ale jest ona innego rodzaju. Powtórzmy to doświadczenie. Jednak zamiast żaby wykorzystamy ogórek i amperomierz. Wskazówka porusza się w momencie dotknięcia ogórka metalowym drucikiem, podobnie jak mięśnie żaby w doświadczeniu Galvaniego. Pojawił się więc ładunek, ale skąd? Galvani nie ma amperomierza. Nie może wykonać doświadczenia z ogórkiem. Uznaje więc, że to ciało żaby wytwarza elektryczność. Brak iskry oznacza dla niego, że jest to inny jej rodzaj. W 1783 roku wydaje książkę o elektryczności zwierząt, zawierającą jego interpretację odkrytych zjawisk. Jeden egzemplarz swego dzieła wysyła do Aleksandra Volty, który po przeczytaniu stwierdza, że to są bzdury. Aleksander Volta, włoski badacz, nie zgadza się ze stwierdzeniem Galvaniego, że zwierzęta wytwarzają elektryczność. Uznaje, że podczas doświadczeń wykonywanych z żabami pochodziła ona z zewnątrz. Tylko skąd? Zaciekawia go dziwny, metaliczny posmak monet dotykanych językiem. Domyśla się, że to elektryczność, ale jest ona bardzo słaba. My jednak możemy ją pokazać, używając amperomierza. Sól, woda, płatek kosmetyczny, moneta. Maczamy płatek w roztworze soli kuchennej. Kładziemy monetę. I oczywiście mamy elektryczność. Jak widać, wskazówka wychyla się, choć nie ma tu żadnego żywego organizmu. Tajemnica zostaje odkryta. Ładunek elektryczny, który zaobserwował Galvani, nie pochodzi od żaby, ani też z ogórka, tylko powstaje w wyniku reakcji metalu i roztworu zdysocjowanego. W niektórych książkach pojawia się takie doświadczenie. Kalkulator zasilany z ziemniaka. Wykonajmy. Kalkulator pozbawiony baterii. Gwoździk i miedziany drucik. Jak widać, kalkulator działa. Po rozłączeniu działać przestaje. Nie powielajmy jednak błędu Galvaniego. Energia zasilająca ten kalkulator nie pochodzi z ziemniaka. Jej źródłem jest metal przechodzący do roztworu jako jony. Gdybyśmy potrafili zamienić energię zawartą w skrobi ziemniaczanej, zasililibyśmy nie tylko kalkulator, ale cały dom. Wróćmy jednak do Aleksandra Volty. Volta nie dysponuje żadnym miernikiem.
Postarałem więc w jakiś inny sposób wzmocnić elektryczność, aby można ją było odczuć. Przeglądam pracę Henry'ego Cavendisha, który kiedyś badał ryby potrafiące razić prądem. Studiuje anatomię tych ryb i zauważa, iż posiadają one małe komory, które wytwarzają ładunek. Postanawia więc zbudować podobne urządzenie, nazwane później stosem Volty. Stos Volty. Możemy obejrzeć w muzeum, możemy zbudować na naszej lekcji. Cóż będzie potrzebne? Wodny roztwór soli kuchennej, ewentualnie salmiaku bądź kwasku cytrynowego. Takie małe kółeczka, wycięte przy użyciu monety i nożyczek z płatka kosmetycznego. I metalowe blaszki, cynkowe i miedziane. W razie braku miedzianych blaszek można użyć monety, w razie braku cynkowych ocynkowanej podkładki. Przy czym taka uwaga, nie wszystkie monety dzisiaj wykonywane są ze stopu miedzi. Niektóre, te nowsze, wykonane są z żelaza. One do tego eksperymentu się nie nadadzą. Zbudujmy pierwsze ogniwo stosu Volty. Ja przygotowałem sobie już tutaj nasączone waciki, przy czym one nie mogą ociekać tą cieczą. Mają być po prostu mocno wilgotne. Pierwsze ogniwo wytwarza napięcie 0,75 V. Takie napięcie nie było odczuwalne podczas dotyku, więc Volta postanowił dokładać kolejne ogniwa. Drugie ogniwo i miedziana blaszka. Mamy już prawie 1,5 V. Tym razem zamiast blaszki użyjmy monety. Już 2,23 V. Jeszcze jednej monety. 2,95. Na tym przykładzie bardzo ciekawie można pokazać łączenie szeregowe ogniw w baterię. Bo taki stos Volty to jest przecież bateria. Sześćdziesiąt pięć. 4,36. W ten sposób można dokładać kolejne ogniwa, aby uzyskać ze stosu wysokie napięcie, które będzie już odczuwalne w trakcie dotknięcia. Volta wzbudował swój stos zawierający kilkaset takich ogniwek i napięcie było już mocno odczuwalne podczas dotyku ręką. My nie musimy budować aż tak dużego stosu, gdyż mamy miernik i diody świecące. Spróbujmy zasilić z tego lampkę. Jak widać, dioda świeci. Przy czym taka uwaga, spotkałem w niektórych czasopismach, czy nawet w jednym podręczniku, doświadczenie, w którym w ten sposób zasilano żarówkę. Otóż żarówka nigdy nie zaświeci z takiego ogniwa, gdyż prąd, który ona wytwarza, ma bardzo małe natężenie. Spróbujmy zmierzyć natężenie wytworzonego prądu. Jeden miliamper. Żarówka do pracy potrzebuje kilkuset miliamperów. Nie zaświeci. Ale przy użyciu diody świecącej możemy pokazać działanie ogniwa Volty.
Aleksander Volta zaprezentował ten wynalazek światu w 1800 roku. Rok później zaprosił nawet na pokaz samego Napoleona. A my tymczasem przyjrzyjmy się bliżej pojedynczemu takiemu ogniwku. Ogniwo Volty w pierwotnej wersji składało się z dwóch blaszek miedzianej i cynkowej zanurzonych w solance. Zbudujmy je. Jako naczynia doskonale sprawdzą się szklane kubeczki po jogurtach, które wypełniłem roztworem soli kuchennej. Jako elektrody blacha miedziana i cynkowa. Elektrody te mogą mieć różną powierzchnię, a jeśli chcemy zbudować baterie, należy połączyć je w pary. Jedna blaszka miedziana, druga cynkowa. Zbudujmy taką baterię. Tu chciałem zwrócić uwagę, że dla prawidłowej pracy baterii w każdym kubeczku powinny być zanurzone elektrody z innych metali, bo tylko wtedy powstanie ogniwo. Czy taka bateria działa? Jak widać, dioda świeci. Na elektrodach cynkowych zachodzi utlenianie i cynk przechodzi do roztworu w postaci jonów. Natomiast na elektrodach miedzianych zachodzi redukcja jonów wodorowych do gazowego wodoru. I tenże wodór sprawi pewne problemy. Zmierzmy natężenie płynącego prądu. Jak widać, natężenie spada. Jeżeli potrząsnę elektrodami, rośnie. Po czym po chwili znów spada. Cóż jest tego przyczyną? Gazowy wodór wydzielający się na elektrodach miedzianych zmniejsza ich powierzchnię, nie przewodzi prądu i maleje powierzchnia czynna elektrod. Jak temu zaradzić? O tym może w następnym odcinku. A tymczasem spróbujmy zasilić z tej baterii małe radyjko. Podziało przez chwilkę i zamilkło. Może napięcie za niskie. Dodajmy jeszcze jedno ogniwo. Znów podziałało chwilkę i zamilkło. W tym momencie warto wspomnieć o sile elektromotorycznej ogniwa. Taka bateria, gdy nie pobieramy z niej prądu, wytwarza napięcie około 3,39-3,40 V. Wystarczające teoretycznie do pracy tego urządzenia. Jednak w momencie, gdy bateria zostanie obciążona, napięcie spada. Spowodowane jest to oporem wewnętrznym każdego z tych ogniw. Dla Volty to był problem, więc zmienił elektrolit. Tym razem w kubeczkach jest 8% roztwór kwasu siarkowego. Thank you.
zanurzmy elektrody. I radio działa. Mniejszy opór wewnętrzny ogniwa pozwala pobierać z niego prąd o większym natężeniu. Volta triumfuje. Dzięki jego wynalazkowi udaje się rozbić cząsteczkę wody. Udaje się także odkryć wiele nowych pierwiastków. Na pamiątkę tego odkrycia jednostkę napięcia nazwano jednym voltem. Galwanii ostatecznie przegrywa. To nie zwierzęta wytwarzają elektryczność, ale reakcje chemiczne. Pokonany usuwa się w cień i umiera w nędzy, ale nie w zapomnieniu. Ogniwo wynalezione przez Voltę zostaje nazwane ogniwem galwanicznym, podobnie jak różne procesy technologiczne czy nawet zabiegi medyczne. Odkrycie to ma jednak pewną mroczną stronę. W 1803 roku siostrzeniec Galwaniego, Giovanni Altini, organizuje makabryczny pokaz. Na stole kładzie niedawno straconego mordercę. Do jego zwłok podłącza baterię Volty. I na oczach setek ludzi martwy morderca siada. Pokaz przechodzi do historii. W przyszłości zainspiruje młodą pisarkę Mary Shelley do napisania powieści Frankenstein. Jednak sadzanie nieboszczyka na stole nie było zbyt sensownym zastosowaniem elektryczności. 5 lat później, w roku 1808, angielski chemik Humphry Davy pokazuje znacznie ciekawszy eksperyment. Mamy rok 1808. Humphry Davy buduje największą baterię świata. W piwnicach londyńskiego towarzystwa naukowego Royal Institution gromadzi 800 kwasowych ogniw Volty. Łączy je szeregowo, a przewody wyprowadza do auli. I tam, na oczach setek zebranych ludzi, za pomocą węglowych pałeczek wyzwala potęgę elektryczności. Przeraźliwie jasny blask, którego ludzie nie widzieli nigdy w swojej historii. Światło elektryczne od tego dnia będzie nam towarzyszyć. Doświadczenie to pokazała mi przed laty moja nauczycielka fizyki. Byłem wtedy dzieciakiem, lecz tamtą lekcję zapamiętałem do dziś. Jeśli chcemy wykonać podobny pokaz, nie musimy budować baterii Volty. W gniazdku mamy wystarczająco wysokie napięcie. Jednak nie możemy tak po prostu zrobić zwarcia. Musimy ograniczyć natężenie za pomocą indukcyjności. Budowa odpowiedniego dławika będzie dość trudna. Ja do swoich celów użyłem 8 zrównoleglonych stateczników odświetlówek oraz 2 węglowych pałeczek. Pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie. Nigdy nie wolno trzymać, tak jak to robił Dave i ja w tej chwili, 2 pałeczek w 2 rękach. Jedna umieszczona na statywie, druga odizolowana, choćby za pomocą śrubokręta dla elektryków, który ma odpowiednie atesty. I jeszcze jedno, zadbajmy o szklaną szybę, która ochroni obserwujących to ludzi przed ultrafioletem. Na tym kończymy tę część podróży w świat fizyki. W następnym odcinku zbudujemy różne baterie. Tymczasem dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.